zapadła decyzja o rozstrzelaniu polskich oficerów przez NKWD. Z obozów w Farkowie, Ostaszkowie, Miednoje, Kozielsku zostali przewiezieni do Katynia, wybranego na miejsce kaźni, gdzie oprawcy NKWD strzałem w tył głowy pozbawili życia około 22 tysięcy polskich oficerów. Katyńska zbrodnia jest zaledwie jednym rozdziałem zapomnianego Holokaustu, którego ludność polska doznała z rąk sowieckich komunistów. Innym straszliwym rozdziałem były przymusowe deportacje setek tysięcy Polaków do Związku Radzieckiego w celu ich eliminacji za pomocą morderstw, niewolniczej pracy, chorób, zimna i straszliwego głodu, który był udziałem polskich rodzin na tej nieludzkiej ziemi, od której Bóg odwrócił wzrok, jak napisał pan Wiesław Adamczyk, świadek tamtych okrutnych czasów. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy odkryli masowe groby, jednak władze Związku Radzieckiego stanowczo zaprzeczyły. A w czasach PRL-u nie można było o nich mówić i pisać publicznie. Dopiero 1990 rok władze Związku Radzieckiego przekazały Polsce część dokumentów o mordzie. W 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Była to data, kiedy wiadomość o tej zbrodni ujrzała po raz pierwszy światło dzienne. W roku 2010 mijała 70. rocznica katyńskiego mordu. Miała być obchodzona wyjątkowo uroczyście. Samolot prezydencki wraz z 96-osobową delegacją wyleciał z Warszawy, aby oddać hołd, cześć i pamięć pomordowanym. Ale niestety, w Katyniu pozostały tylko rzędy pustych krzeseł, a świat w osłupieniu patrzył na dymiące szczątki maszyny. Słyszał straszliwy dźwięk alarmowych syren ekip ratunkowych. Tego dnia nikt nie wstydził się łez. Niestety miejsce, które tak tragicznie zostało, zapisało się w historii Polski, znów stało się miejscem narodowej tragedii. A teraz oddamy hołd tym wszystkim, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskim w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Joanna Agacka Indecka. Ewa Bąkowska. Andrzej Błasik. Krystyna Bochenek. Anna Maria Borowska. Bartosz Borowski. Tadeusz Bóg. Miron Chodakowski. Czesław Cywiński. Leszek Deptuła. Zbigniew Dębski. Grzegorz Dolniak. Katarzyna Doraczyńska. Edward Duchnowski. Aleksander Federowicz. Janina Petlińska. Jarosław Lorczak. Artur Francuz. Franciszek Gongor. Grażyna Gęsicka. Kazimierz Gilarski. Przemysław Gosiewski. Bronisław Gostomski. Robert Grzywa. Mariusz Andrzyk. Roman Indrzejczyk. Paweł Janeczek. Dariusz Jankowski. Natalia Januszko. Izabela Jaruga Nowacka. Józef Joniec. Ryszard Kaczorowski. Sebastian Karpiniuk. Andrzej Karweta. Mariusz Kazana. Janusz Kochanowski.
Stanisław Nałęcz-Komornicki. Stanisław Jerzy Komorowski. Paweł Krajewski. Andrzej Kremer. Zdzisław Król. Janusz Krupski. Janusz Kurtyka. Andrzej Kwaśnik. Bronisław Kwiatkowski. Wojciech Lubiński. Tadeusz Lutoborski. Barbara Maciejczyk. Barbara Manińska. Bożena Mamontowicz-Łojek. Stefan Melak. Tomasz Merta. Andrzej Michalak. Dariusz Michałowski. Stanisław Mikke. Justyna Moniuszko. Aleksandra Natalii Świat. Janina Natusiewicz-Mirer. Piotr Nosek. Piotr Nurowski. Bronisława Orawiec-Lofler. Jan Osiński. Adam Pilch. Katarzyna Piskorska. Maciej Płażyński. Tadeusz Płoski. Agnieszka Podkutka-Węcławek. Włodzimierz Potasiński. Arkadiusz Potasiuk. Andrzej Przewoźnik. Krzysztof Putra. Ryszard Rumianek. Arkadiusz Rybicki. Arkadiusz Sariusz Skąpski. Wojciech Seweryn. Sławomir Skrzypek. Leszek Solski. Jacek Surówka. Władysław Stasiak. Aleksander Szczygło. Jerzy Szmajdziński. Jolanta Szymanek-Deresz. Izabela Tomaszewska. Marek Uleryk. Anna Walentynowicz. Teresa Walewska-Przyjałkowska. Zbigniew Wasserman. Wiesław Woda. Edward Wojas. Paweł Wypych. Stanisław Zając. Janusz Zakrzeński. Artur Ziętek. Gabriela Zych. Cześć ich pamięci. Prosimy naszego kapelana o krótką modlitwę. Uwyżajmy ich duszę miłosierdziu Bożemu, odmawiając tą modlitwę, którą nas Chrystus nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matka Boża, niech ma swoje opiece, Pani Katyńska. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wieku i wstawianie świeci na jutro Jego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wieku i wstawianie świeci na jutro Jego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wieku i wstawianie świeci na jutro Jego. Amen. Teraz prosimy orkiestrę Dentum za granie jednej pieśni. Thank you.
i jeszcze raz jako prezes serdecznie Państwu dziękuję za to przybycie. Orkiestrze, która tak właśnie nas tu po prostu ubogaciła swoją grą. Honorowe tu warta żołnierzom, góralom, naszym najprowadzącym, policjantom, wszystkim Wielki Bóg zapłać, chorążym Związku Potalam poszczególnych kół. No i pan profesor Wiesław Binięta chciał tu do nas coś jeszcze powiedzieć. Proszę bardzo. To ja chciałem podziękować Związku Podhalan i całej Polonii tutaj w Chicago za zaproszenie. Ta piękna pogoda jest właśnie nagrodą za to, że tak czcimy ten dzień. Dzień ofiary w Katyniu ponad 70 lat temu i dzień drugiego Katynia, ofiary w Smoleńsku. Czytaliśmy te 96 nazwisk i wyobraźmy sobie, ile to czasu by zajęło, gdybyśmy mieli czytać 20 kilka tysięcy nazwisk ofiar katyńskich. A byli to tak samo wspaniali ludzie. Straszną ofiarę ponosimy co jakiś czas, ale nikt mi nie powie, że my jesteśmy słabym narodem. Dzisiaj właśnie widzę wspaniały naród polski, naszych górali, którzy są liderem tego narodu. I razem pójdziemy i pokonamy każdego przeciwnika. Tak nam dopomóż Bóg.